czytam osobiście. Paragraf 1. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dzielnicy 7 Zwierzyniec na 2013 rok. I tak, przenosi się środki w kwocie 3000 zł z paragrafu dotyczącego wynagrodzenia bezosobowego na paragraf zakup materiałów i wyposażenia. Następnie przenosi się środki w kwocie 1200 zł z paragrafu przeznaczonego na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na również paragraf dotyczący zakupów materiałów i wyposażenia. Następnie z paragrafu zakup energii przenosimy 250 zł ponownie na zakup materiałów i wyposażenia. I z paragrafu zakup energii przenosimy 250 zł na nowo utworzony paragraf 4520. Brzmi on bardzo ładnie, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a w skrócie wywóz śmieci. Szanowni Państwo, jak co roku wiemy, że tego typu uchwały są podejmowane, ponieważ na poszczególnych paragrafach zostają nam pieniądze i trzeba w miarę szybko je przesuwać po to, żeby była możliwość jeszcze wydania. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. O jaki zakup materiałów i wyposażenia chodzi? Nie chodzi o żaden zakup jeszcze. Z tego paragrafu chcielibyśmy, ale to będzie musiała być uchwała oczywiście. Przepraszam, uchwała, czy będzie zakup? Nie uchwało. Zarząd chce rozważyć zakup ekranu, ponieważ kupiliśmy rzutnik, nie mamy ekranu. Jak i również zamocowanie tego rzutnika, czy się uda, to nie wiem. I również pomysłem jest zakup szafy do sekretariatu, która byłaby zamykana, ponieważ uznaliśmy, że nie jest dobrze, że segregatory w archiwum są otwarte, mówiąc wprost, przy każdej okazji. Być może to jest jakiś pomysł i również jest potrzeba, naszym zdaniem, zakupu krzesełek rozkładanych. Czasami brakuje, pożyczamy ze szkoły, kombinujemy. Nie możemy niestety zakupić, choć chcielibyśmy komputer, który mamy komputery w dość opłakanym stanie, nie możemy, ponieważ przetarg został już rozstrzygnięty i nie wolno nam. I oczywiście, jeżeli będą jeszcze jakieś pomysły, no to jak najbardziej zarząd chętnie wysłucha i bardzo chętnie byśmy to rozważyli. Czy jeszcze jakieś pytania? Komputer jest ale właśnie jeszcze nie możemy. Z czego to się wzięło, szanowni Państwo, żebyście wiedzieli? Te 3000 zł to były pieniądze, które musieliśmy zabezpieczyć na opłaty, za ubiegły rok, które się okazało, że nie musieliśmy ponieść w tym roku, ponieważ w jakiś sposób zostały zapłacone jeszcze tamtym. 1200, no to po prostu tanieją nam telefony, wprost mówiąc, i z roku na rok ciągle ta kwota jest zabezpieczana taka jak w ostatnim roku, a potem w ciągu roku okazuje się po drugim kwartale w trakcie trzeciego, że zostają pieniądze. A te 500 zł, no to zakup energii, po prostu tyle wiemy, że zostanie na tym paragrafie i nie wykorzystamy. Jeszcze prawdopodobnie, szanowni Państwo, zostanie nadwyżka, ponieważ wynegocjowałem z panią dyrektor szkoły zmiany umowy i będą zmniejszone opłaty. Po pierwsze, ta na śmieci jest niższa niż była, po drugie będziemy mieli zmniejszoną opłatę w umowie za zużycie wody. I znowu zostaną jakieś pieniądze. Sądzę, że my nie zdążymy ich wydać już tam gdzieś, co zostaną. Ale próbujemy. Tak, jesteśmy oszczędni, to chyba bardzo dobrze. Oczywiście wróci to do budżetu miasta. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za to, że uchwała została przyjęta.